Paweł, gratulujemy wygranej. Powróciłeś na ring po minimalnej porażce z Royem Jonesem Juniorem w stylu takim, jakbyś chciał? No, walka w walce nierówna. No, ja w tej walce boksowałem tak, jak pozwalał przeciwnik. No, na pewno bardzo niewygodny, chaotycznie atakujący. Ja zrobiłem, co mogłem, no, w tej walce. No, cieszę się z kolejnej wygranej. Wiadomo, że jest na czym cały czas pracować. Przecież nie jestem doskonały. Robię błędy, to wiadomo. Nad nimi trzeba pracować. I dalej patrzeć w przyszłość kolejnych walk. Jestem już dosyć wysoko w tych rankingach. No i czekam naprawdę fajny walk. Miałeś chodzić więcej w lewą stronę, ale szybko się okazało, że wchodziłeś mu na prawą rękę, w drugiej rundzie usiadłeś po raz pierwszy jako zawodowiec na deskach. No tak, jako amator też, więc ten cios, nie był to jakiś cios taki straszny, żeby, nie wiem, żeby stracił przytomność czy coś, bo bardzo szybko się po nim, praktycznie to był taki flash, upadłem, po prostu wstałem od razu, wiedziałem, co się dzieje. Dalej kontynuowałem walkę i to się zdarza, to jest boks, wiadomo, chwila nieuwagi i jest się na deskach. Cieszę się, że potrafiłem wstać z tych desek i zwyciężyć walkę. Mało biłeś ciosów na dół, co zwykle jest twoją trochę specjalnością. Dlaczego? Ciężko go było mu polować na dół? Nie, powiem szczerze, że przyjmował tam kilka, tak, biłem za mało zdecydowanie. Bardziej powinienem kombinacyjnie góra-dół bić, właśnie tego troszeczkę zabrakło. Będziemy pracowali nad tymi elementami w kolejnych walkach. Nie mówiliśmy o tym przed walką. Na sparingach w USA miałeś mocno naruszony nos. Bardzo to w walce przeszkadzało? Nie, walka to jest walka. To jest adrenalina. Tam się nie czuję bólu. Nawet jeżeli się czuję, to przecież trzeba walczyć. No ja nie czułem żadnego bólu. I tak to wyglądało. No. A skąd się wziął taki twój styl, że przyjmowałeś jego warunki, cały czas szedłeś do tyłu, tak naprawdę tylko ciosami sierpowymi biłeś, lewy, prosty, praktycznie może jedna, dwie rundy używałeś? To był błąd, że dałem się troszeczkę zepchnąć, bo powinienem cały czas trzymać go na pressingu, prawda? Lekko na pressingu, on by nie wiedział, co się dzieje, nie? Także to był na pewno błąd, że dałem mu za dużo miejsca i on sobie wariował troszeczkę, tak, za dużo po prostu mu pozwoliłem, no. To jest nauka na przyszłość, no. Jednak cieszę się z kolejnej wygranej, no. Także dalej idziemy do przodu i mam nadzieję walczymy o większe laury. Myślisz, że to, czego uczyłeś się w Stanach z Piotrem Pożyczką w Białymstoku przez ostatnie kilka tygodni, pokazałeś ci w ringu, czy jednak nie do końca to wyszło tak, jak chciałeś? Nie, muszę ci powiedzieć, że to był niewygodny rywal. Ja boksowałem i boksuję się ogólnie tak, jak rywal pozwala, prawda? Ja starałem się kręcić bardziej w lewą stronę tego przeciwnika. No, może mówię, za dużo dałem mu swobody, na większym pressingu powinienem go trzymać. On wtedy by się gubił. No, dałem mu za dużo swobody, to był mój błąd. Co dalej? Co dalej? No, mam nadzieję, że jeszcze jedna walka w tym roku. Na pewno jeszcze chciałbym zawalczyć, no tylko dwie walki, ta wcześniejsza z Royem, tutaj z tym Szwajcarem, no na pewno nie będziemy obniżali poprzeczki, ja już mam 30 lat, albo idziemy cały czas do przodu, albo po prostu zatrzymujemy się i ja robię wszystko, żeby dotrzeć do upragnionego tytułu Mistrza Świata i jestem przekonany, że stać mnie na to. A ten nos nie przeszkodzi ci w jeszcze jednej walce w tym roku? Nie, myślę, że nie. Tam kilka tygodni i mam nadzieję, że będzie lepiej. No już w Stanach po tej kontuzji zrobiłem zdjęcie. Tam naruszyło się stare złamanie. Wiadomo, musiałem troszeczkę odpuścić sparing również w Stanach, bo nos był lekko naruszony. Ostatni tydzień tam zrobiłem 3 sparingi. I tak i wyszłem do walki. No tutaj też w walce dostałem lekko w nos, troszeczkę mi przypuchł, tak jak widać. No jednak to myślę, że to nie jest taka kontuzja, żeby mi doskwierała miesiącami. Odpuszczę sparing po prostu parę tygodni i będzie dobrze. Dzięki, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców.